Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Zdrowie jest najważniejsze, a dbać należy o ciało i także o naszą psychikę. Ale czy my właściwie mamy tego świadomość? O tym opowie nasz pierwszy gość, pan Mariusz Węc, psychoterapeuta pracujący w klinice psychoterapii Znaczenie. Coraz więcej Polaków dba o swoje zdrowie. Uprawia sport, zdrowo się odżywia, stosuje suplementację. A czy tak samo jak o swoją fizyczność dbamy teraz również o nasze zdrowie psychiczne? No, wydaje mi się, że niestety nie. Patrząc z perspektywy dzisiejszych czasów, teraz jak to wygląda w tym czasie też i pandemii i nie tylko, też zamykane były miejsca, które były właśnie prozdrowotne, które mogliśmy uczestniczyć dbając o swoje zdrowie. Coraz większa jest świadomość, co jest plusem tego, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Jednakże nadal jest to jeszcze temat tabu dla nas samych, nie? Czy jakby takiego rozpoznania, że coś się z nami dzieje. My w takim momencie uciekamy w jakieś inne myśli i szukamy takich usprawiedliwień trochę w sobie, nie? Że to nam się na pewno nie dzieje, to na pewno mnie nie spotka, to nas jakoś nie dotyczy, widzimy jakieś symptomy, ale staramy się jakoś cały czas odsuwać. I niestety czasami do momentu, aż już jest bardzo źle. W większych miastach jest tak, że jest ta większa świadomość i ludzie korzystają, chcą korzystać. Niestety w mniejszych miejscowościach boimy się tego tematu. Ta świadomość wzrasta cały czas, jakoś na poczucie, że to jednak cały czas jest proces w tym społeczeństwie, że my coraz więcej się dowiadujemy, coraz więcej jest świetnych też kanałów na YouTubie, które rzetelnie są prowadzone, rzetelne są też osoby zapraszane do tych programów i te rozmowy są naprawdę fajne i one bardzo strukturyzują, pokazują, na czym to polega, jak to wygląda. Depresja. To jest temat rzeka. Jak sobie pomyślałem, że zacytuję takie dwie zwrotki tekstu piosenki mojego autorstwa. Ja też jestem wokalistą zespołu rockowego Harisa przez 2S. Napisałem taki tekst do piosenki, która się będzie nazywała Za zasłoną. Ta piosenka dopiero się ukaże teraz na płycie, która będzie w pewnym czasie wychodzić. Ja przeczytam takie dwie zwrotki. Była to noc, pomimo że dzień. Ludzie bez dusz, ogarnij się. Chcieliby on żył bez wad, zrobił ten krok przez próg do mas. Nie chcieli w nim widzieć smutku i łez, żądali oddania po krew, po śmierć. Bez wiary, bez snu, ciągle sam, koszmarna noc, nieludzki stan. Powiedz mu jak, gdzie pomoc, okradnij swój czas i przekaż go. Pamiętaj, że depresja to stan, choroba, to nie moc, tylko tej mocy brak. Czy depresja to choroba cywilizacyjna? No i tak. Depresja jest chorobą. Jest to też jakby udokumentowane też od strony klinicznej. Dotyka każdego. Bardzo różnie sobie też możemy radzić w kwestii depresji, bo też zależy od tego, jakie mamy zasoby radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Ale to nie oznacza, że załóżmy, gdy jesteśmy silni, to że my nie możemy popaść w depresję. Tak. Depresja pojawia się pod wpływem złych wydarzeń w naszym życiu. Nie tylko. Oczywiście to jest mit. Depresja może się pojawiać nawet przy tak zwanych dobrych, na przykład może być to wydarzenie w postaci, że nie awansujemy, ale to może być dla nas tak dużym obciążeniem, że my sobie możemy też z tym najzwyczajniej nie radzić i to też może być elementem, który może nas doprowadzić do depresji. Wir pracy leczy depresję. Też jest mit. To jest taki element, który no, często mówi się, tak, że jak się źle czujesz, to zajmie się czymś. Ktoś nam umrze, no to, że poradzić sobie najlepiej z tym, żeby właśnie w wir pracy pójść, tak, żeby to zapomnieć. To tak nie jest. To jest tylko jakby taki, można powiedzieć, element chwilowy, który próbuje w jakimś stopniu nas odciągać od tego, żeby nie zająć się czymś, co jest trudne, co jest do przepracowania. Dzieci nie chorują na depresję. Również mit. Dzieci chorują na depresję. I co jest najsmutniejsze, to jest to, że ten wiek się obniża, jeśli chodzi też o stany depresyjne, dzieci nieradzenie sobie. Widziałem statystyki związane z próbami samobójczymi u dzieci i młodzieży. To obecnie to wygląda, że już 9-10-latkowie próbują popełniać samobójstwo. Także to oczywiście najbardziej też jest mit. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jakby udziela pomocy osobom, które są w trudnych, kryzysowych, traumatycznych sytuacjach.
Ośrodek istnieje już 30 lat i świadczy taką pomoc całodobową, bezpłatną, niezależnie od dnia i od pory roku. Ta pomoc jest zarówno taka możliwa w kontakcie osobistym, ale również w takim kontakcie telefonicznym. Zespół interwencjów kryzysowych, w skład ich wchodzą zarówno i psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, natomiast każda z tych osób jakby jest kształcona w takim kierunku, aby wiedzieć i znać, jak pracować interwencyjnie. Także nie musi to być osoba o wykształceniu psychologicznym, natomiast jakby no musi mieć taką wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej. Telefon zaufania jakby jest realizowany jakby w ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej. On ma jakby oddzielną w ogóle funkcję i jakby cel pomocy. Natomiast telefon interwencyjny, on jest czynny po prostu 24 godziny na dobę. I to, co jest ważne, że można być po prostu też anonimowym, korzystając z tej pomocy. No zakres to tak naprawdę jest dostosowany do tego, czego potrzebuje człowiek, więc zachęcamy, mobilizujemy jakby osoby do tego, żeby zgłosić się osobiście do ośrodka i pozostać w takim kontakcie długotrwałym. Myślę, że ważna informacja, żeby ją szerzyć. Przychodzą do nas osoby, które mówią, że one nie wiedziały, że taka instytucja w Krakowie istnieje, więc myślę sobie, że no przy każdej okazji warto mówić, prawda, że to jest pomoc bezpłatna. Płatna, całodobowa, w każdy dzień w tygodniu, również sobota, niedziela, święta, no tu i teraz, że nie ma tego okresu oczekiwania, zapisywania się, wielomiesięcznego czekania, tylko że ta pomoc jest dostępna. Jeżeli nie telefonicznie, to gdzie możemy udać się, aby uzyskać taką pomoc? Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajduje się w centrum miasta, ale to jest ulica Radziwiłłowska 8B. I tam zawsze drzwi są dla nas otwarte, kiedy tego wsparcia potrzebujemy. O działaniach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie rozmawiałyśmy z panią Joanną Baran. A jeśli czujecie, że potrzebujecie pogłębić wiedzę z zakresu swojego zdrowia psychicznego, skorzystać z webinaru, nauczyć się, jak radzić sobie z presją, lub po prostu chcecie porozmawiać ze specjalistą, to myślę, że projekt Fundacji z Wyboru o ciekawej nazwie Depresja może być właśnie dla Was. O projekcie oraz o tym, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, ale także jak wspierać bliskich w trudnych chwilach, opowie pan Wojciech Wychowaniec, koordynator projektu Depresja. Myślę, że naszą rozmowę warto rozpocząć od wyjaśnienia nazwy programu. Depresja, kiedy ją wymawiamy, brzmi jak choroba, a w zapisie jest to angielski przedimek D oraz słowo presja. Czyli jakiś nacisk. W takim razie presja ma wpływ na depresję? Tak, zgadza się. My wyszliśmy z takiego założenia, że depresja nie towarzyszy każdemu, ale niemal każdemu w społeczeństwie dzisiejszym towarzyszy presja. I jeżeli odpowiednio się sobą nie zaopiekujemy, nie zadbamy, nie zauważymy, że doświadczamy tej presji, to jest takie ryzyko, że presja może przekształcić się w depresję. W moim odczuciu i z mojego doświadczenia wpływ tej presji w wieku takim dziecięcym czy szkolnym, on potem odzwierciedla się w naszym życiu, jak jesteśmy już dorośli. Czasami rodzice albo nauczyciele coś w nas programują, jakiś sposób myślenia, jakiś sposób nazywania rzeczywistości i potem w efekcie my jako dorośli zmieniamy tylko ten głos, że to jest głos, nie wiem, mamy, taty czy pani od polskiego, a potem jakby zmieniamy to na swój własny głos i powtarzamy te same stwierdzenia. Jesteś niedostateczny, jesteś słaby i potem trudno nam w życiu dorosłym jakoś rzetelnie i realnie oceniać nasze dokonania, nasze doświadczenia, bo nakładamy na to ten filtr tego krytyka, którego najczęściej ktoś w nas zasiewa. Pomaga na to zaopiekowanie się sobą. Słuchanie swoich potrzeb i to pozwala sobie radzić z presją. Głównym celem programu Depresja jest zapobieganie. W takim razie możemy stworzyć właśnie takich 5 zasad dbania o swoje zdrowie psychiczne, ale też myślę, że właśnie swoich bliskich.
No pewnie, no zasady możemy stworzyć, chociaż ja, mi bliskie jest takie myślenie, że ludzie tak bardzo różnią się od siebie, że coś takiego jak te 5 uniwersalnych zasad dla każdego nie istnieje, bo jestem pewny, że jedni na przykład mają talent do radzenia sobie z presją poprzez wypocenie presji, czyli po prostu uprawiają sport, są aktywni. Inni na przykład radzą sobie przez duchowość swoją, czyli przez albo religię, albo przez jakieś podejście filozoficzne, w które wierzą. Jeszcze inni radzą sobie na przykład po prostu rozmawiając z ludźmi, rozcieńczają swoje problemy w innych ludziach. I to, do czego jakoś najbardziej zachęcam, to jest, żeby każdy sam próbował odkryć taką instrukcję obsługi siebie. Czego ja potrzebuję, jak jestem smutny, czego potrzebuję, jak jestem zły, co mi pomaga, co już działa. Natomiast gdybyśmy mieli jakoś takie zaproponować takie zasady ogólne, to taką pierwszą zasadą, która mi przychodzi do głowy, to jest na pewno nie czekaj, aż się pogorszy. Czyli jeżeli odczuwasz jakikolwiek brak równowagi, to nie czekaj, aż będzie gorzej. To, co jest takim naszym znakiem rozpoznawczym, to są te bezpłatne konsultacje. Po prostu można wejść na stronę, wysłać mail, w odpowiedzi dostanie się link do kalendarza i można zapisać się na bezpłatną konsultację. Co ważne, naszym takim celem, taką misją jest to, żeby nikt nie odszedł z kwitkiem. Tylko jeżeli ktoś powie po tych konsultacjach, że wow, to mi pomaga, czuję, że to może być użyteczne. Jeżeli ktoś nie ma środków na pokrycie psychoterapii, to my jesteśmy w stanie taką psychoterapię dofinansować nawet w 75%, czyli to się robi już naprawdę niewielki koszt miesięczny. Większość naszej działalności odbywa się online, dlatego że to właśnie pozwala przekraczać granice miast, miasteczek, nawet i kraju, bo część osób, których wspieramy, to są Polacy za granicą. Czasem też nie jesteśmy świadomi, że ktoś z naszych znajomych zmaga się z jakimiś trudnościami. Później dowiadujemy się, że depresja dotyka kogoś z naszego środowiska i często nie wiemy, jak się zachować, jak wspierać takie osoby. Ja jakoś rozumuję w taki sposób, że depresja czy inne jakieś trudności, z którymi ktoś się zmaga, nie odbierają tej osobie sprawstwa. To znaczy czasem używamy takiego języka, że mówi przez ciebie depresja albo depresja przyćmiewa ci osąd i tak dalej. Natomiast jak mówimy o wsparciu dorosłego człowieka, to trudno go do czegoś zmusić. I często jest tak, że im bardziej my nalegamy na jakąś formę wsparcia, tym bardziej ta osoba będzie stawać przeciwko tej propozycji. Dlatego to, co działa i jest najlepszą rekomendacją, to używać swoich narządów w takiej skali, jakiej je posiadamy. Czyli mamy dwoje uszu, jedne usta, więc powinniśmy dwa razy więcej słuchać niż mówić. Nasze dobre rady to są rady z naszego życia, z naszego sposobu przeżywania świata. I mówimy tak, ja na twoim miejscu to bym zrobił tak i tak, ale nie jesteś na moim miejscu. Więc warto wsłuchać się i dopytywać, słuchaj, czego ty byś ode mnie potrzebował? Słuchaj, ja jestem dostępny dla ciebie. Gdybyś mnie potrzebował, to mogę pomóc. Albo czy napijesz się herbaty? Na zasadzie, żeby ta osoba miała sprawstwo decydowania o wszystkich tych formach wsparcia. Według mnie jakimś ważnym wątkiem jest to, żeby zaprosić tą osobę do specjalisty, ale nie odbierając mu sprawstwa, czyli nie za plecami, tylko powiedzieć, słuchaj, wiem, jak trudne jest znalezienie specjalisty na NFZ, nie na NFZ, pełnopłatnej, niskopłatnej terapii, to słuchaj, ja mogę to zrobić, jak mogę ci pomóc w tym? Mogę to zrobić? Czy ty jesteś tym zainteresowany? Ktoś powie, nie, ja nie potrzebuję terapii. No to być może jeszcze coś się musi wydarzyć, żeby zorientował się, że potrzebuje jakiegoś wsparcia. To jest coś, co ja rekomenduję. I to jest praca, której osoba, która przeżywa takie objawy depresyjne, może nie podołać takiemu zmierzeniu się z systemem, odrzuceniu, czasem tonowi głosu, prawda, w niektórych miejscach. Więc to jest takie wsparcie, które osoba, która chce wesprzeć, może wykonać za kogoś z depresją. Pani powiedziała też o tym, że warto skorzystać ze wsparcia. My pracujemy głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. To jest taki nurt, można powiedzieć, nowoczesny. On się nazywa modernistyczny, dlatego że on się nie koncentruje właśnie na diagnozie, tylko na zasobach, na przyszłości, na tym, co jak zniknie depresja, to co ta osoba będzie miała więcej w swoim życiu, czego, prawda? Czyli jak zniknie objaw, to na co się zrobi miejsce. To troszkę takie inne podejście. To jest terapia krótkoterminowa. Tam jest
taka metoda, której my często używamy. Jak ktoś przychodzi na pierwsze spotkanie, to pytamy na przykład, co się zmieniło od momentu, jak pan czy jak pani się umówiła na spotkanie? Bo bardzo często, to już Freud o tym pisał, jest taki efekt zaopiekowania się sobą, że jak ktoś się umówi, i już mu lepiej. Tu trochę odczuwa zmianę. No i my sprawdzamy, co to za zmiana i czy ta osoba jest zainteresowana rozszerzaniem tej zmiany. Także ten wątek taki zaopiekowania się sobą jest bardzo ważny. Czy dla nas w ogóle sama diagnoza, objaw ma znaczenie drugorzędne? Czy ten objaw to jest tylko jakiś sygnał, a my cały czas nastawiamy się na to, jaki będzie efekt? Jeżeli ja bym miał dać jeszcze taką propozycję czy poradę, taką też wieńczącą to spotkanie nasze, to chyba to by było słuchanie swojego ciała. Niejednokrotnie osoby, które się do nas zgłaszają, mają objawy somatyczne, czyli objawy z ciała jakieś różne. Cierpnięcie, ból w klatce. Powodem występowania tych jakoś symptomów jest jakiś nasz sposób przeżywania rzeczywistości. Nie? I nad tym sposobem przeżywania rzeczywistości wtedy warto pracować. Czyli otwórzmy się na to, jak śpimy, co czujemy, co odczuwamy, na emocje, na to, gdzie to jest w naszym ciele i co nam mówi.